Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj zagramy sobie jedyneczki, tak jak w zasadzie część z was chciało pod ostatnim odcinkiem. No i na samym początku, poza oczywiście wystartowaniem meczu, chciałbym wam pokazać swoje ustawienia, ponieważ też były pytania, no i zapomniałem ostatnio pokazać. No więc tutaj jest moja kamera, tutaj są moje często, jak to się nazywa, no dead zone, po prostu wszystkie takie rzeczy. No i na szybko przelecę przez ustawienia kontrolera, jakby to kogoś interesowało. No i myślę, że już przechodzimy do pierwszego spotkania. No i okej, pierwszy przeciwnik znaleziony. Jak? No, ciekawe, zobaczymy jak go pokonać. Generalnie myślę, że już powoli możemy się zacząć przymierzać do podbijania dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Chciałem powiedzieć, że chcemy się przybierzać do startowania, podbijania Grand Championa na jedynkach, ale jak widzicie, no nie tak szybko. Ale nie, no tak już całkiem seria, to myślę, że jak poprawię trochę moje kick-offy. Teraz robię aktualnie najwolniejszy kick-off, jak się da, po prostu tak zwany opóźniony kick-off. Po prostu mam słaby kick-off, no i stwierdziłem, że to będzie najlepszym rozwiązaniem. No chyba, że tutaj na przykład spróbujemy zawalczyć jak równy z równym. No i właśnie tak to się kończy. Dlatego muszę poprawić swojego kick-offa i to będzie nasz cel główny. No a teraz już kończę głupio gadać, no i zajmijmy się gameplayem. Coś tam jakimiś radami ode mnie. Jakieś dam radę dać. No. Generalnie no nie nastawiajcie się na to, że będę za dużo kick-offy wygrywał, ale postaram się jak najmniej przegrywać. Albo jak najmniej przegrywać te, które przegrywam. No dobra, nieważne, nie spodziewałem się, że odda strzał w takiej sytuacji, to w sumie dobry strzał. Okej. Będę się skupiał po prostu, żeby blokować jego uderzenia przy kick-offie. Nie podoba mi się to, że on w miarę się rozgląda i w miarę stara się myśleć. Dobra. Okej. Generalnie bardzo dobrze mi się gra fankiem, to też jest warte odnotowania. Jak ktoś nie próbował, to polecam. Aczkolwiek wiadomo, jakoś mega różnicy nie zrobi, ale po prostu pewniej się z nim czuję. I to jest taka podstawa. Dobra. Tutaj do rogu z nami podjechał? To w sumie było głupie. Okej. Mamy bardzo dużo czasu, tam się rozejrzeliśmy. Polecam właśnie zawsze sobie w wolnej chwili zobaczyć, gdzie jest przeciwnik, żeby móc na pewności na pewniaka odjechać do piłki. No i proszę bardzo, nasze wolne kick-offy działają. Mamy boosta, mamy wszystko w zasadzie. Jeszcze demo na przeciwniku i cyk, brameczka. Ale musimy go denerwować. Ale to też bardzo dobra cecha. Chyba coś do nas pisze, bo nie pomija. Ale cóż tam. Teraz spróbujmy zrobić wolnego kick-offa również na środku. Niby przegraliśmy, ale w zasadzie to tak nie jakoś drastycznie, więc... O! Dobra, ładnie uderzył. No było to do obronienia, ale musiałbym pre-jumpować, a to wiadomo. No po prostu ryzyko, miał bardzo dobrą pozycję, ten kick-off jednak nie był taki super. To sobie weźmy ze sobą piłkę, nie oddajmy mu. O! Zrobiłem podskok taktyczny, żeby nie wiedział, co zrobię. Bym się jakoś wybijał szybko. O, lag. Czy coś takiego. To mogło być bardzo głupie, a było tylko trochę głupie. Okej, postarajmy się. Zostawił nam boosta, my go nie wzięliśmy. Super. Nie wiem, co ja robię, naprawdę, pajacerka się odwaliła. Mogłem w tej akcji strzelić 4 razy. No nie! Ja jestem bałwanem. Nie wiem, czy powinniście... A zresztą, co tam. Postaramy się jakoś to wyklepać. O, o, dobra, ważne, żeby nie strzelił z pierwszej. Strzelił z pierwszej. Ewidentnie kick-offy do poprawy. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić, żeby mieć lepsze kick-offy. To co, nie jedziemy po kick-offa wcale, wtedy nie przegramy go. To jest metoda. Mamy piłeczkę. Wydawało mi się, że będzie challenge'ował, szczerze.
Okej. Okay. Dobra. Nie spodziewałem się, że on będzie taki pazerny na piłkę. O! Walmy to. Nie powinien piłka lecieć, dlatego przebijmy nad nim. I postarajmy się już nie podłować pustych bramek. To jest cel na dzisiaj. Nie pajacować, jak mamy okazję strzelecką. I pyk, prosto w słupek. Dobra, jest do brameczki. Też bardzo polecam takie klepanie sobie ze ścianką. Zobaczcie. O, dobra, nie zobaczycie, bo pominął. No ale wiecie, o co chodzi. Tak uderzyć sobie w taki narożnik ścianki, żeby się piłka do was odbiła. To jest naprawdę bardzo skuteczne. Tylko musicie oczywiście potrenować odbicie od ścianki najpierw. Ale to nie jest jakieś takie turbo trudne. No nie wierzę, nie potrafię gadać i grać naraz. Ajajaj. Jak to zrobić? Chciałbym wiedzieć. Dobra, nie ma tragedii. Mind game. Okej, dobra, strzelamy bramkę. W zasadzie nie do końca wiem, co tu się stało, ale... Trudno. I tutaj już nasz wolny kick-off, jak zawsze na propsie. Nie wiem, najlepiej mi wychodzą te wszystkie kick-offy na bokach, ponieważ no, przeciwnicy nie wiedzą, co zrobić, a ja to zawsze mogę łatwo zblokować. Cokolwiek by nie wyczyniali. Tutaj akurat mogą lepiej się zachować, ale nie zawsze będzie idealne zagranie z naszej strony, niestety. Tak jak tutaj, ale to było głupie. Generalnie dużo bramek w tym spotkaniu, co nie do końca dobrze świadczy o defensywie. Może sfejkujemy fejka? O, dobra, to nie było takie taktyczne. Mogłem bardziej sfejkować tego fejka, to bym tam szybciej dojechał, ale... bałem się mimo wszystko, że on to uderzy jakoś. No cóż. Ale plan był dobry. Jakbym siebie posłuchał, to bym to tam go porobił, naprawdę. Też bardzo ważne jest odczytanie zamysłów przeciwnika. Jak coś zrobicie dwa razy, to wiadomo, prawdopodobnie za trzecim razem on już będzie mniej więcej wiedział, co tam planujecie, dlatego warto coś tam zmienić. Nawet zafejkować, że robicie to samo, co zawsze, ale ostatecznie zrobić coś jak najmniej spodziewanego. Dobra, na przykład oddać mi piłkę za darmo. To znaczy nie, to nie było dobre. Okej. To było bardzo słabe. Myślałem, że on tego nie będzie miał po prostu, dlatego skoczyłem. No i nie wiem. No wyrównane spotkanie, ale takie głupie bramki tracę, że szok. O, jemu ping podskoczył, mam nadzieję. Mamy szansę. I nasze boczne kick-offy to jest potęga. Powolne kick-offy na bokach to jest coś wspaniałego. Tylko środkowe musimy jakoś poprawić i będzie super. Nie mam pojęcia, jak mam się zachować. Teraz spróbujmy zrobić mocnego kick-offa. Się w sumie udało wygrać. Nie, obronił. W zasadzie to zablokował, bo to jeszcze daleko było do obrony. A, nie zdążę, szkoda, ale już demo poleciało. Teraz on rzecz nie fejkujmy. Tylko zróbmy naszego kick-offa zwycięstwa. To był największy bolec, jaki widziałem. Odbije się od ściany. I szybka kontra, chciałem powiedzieć, ale no... Teraz? Ojeju. Nie wiem, czemu się zestresowałem, zamiast uderzyć mocno i zrobiłem coś takiego, co zrobiłem. Dobra, weźmy to jakoś do rogu. Odbiliśmy to nad nim, nie jakoś drastycznie, ale... Mogło być gorzej. Okej. Dobra, wylałem się ostatecznie. To było tak tragiczne, że nawet nie będę tego komentował.
Generalnie warto też zachowywać spokój na jedynkach, co mi się czasem zdarza stracić. Dobra, cięcie do drugiego spotkania. Okej, gramy rewanż na naszego zawodnika. No, jeżeli tytuł odcinka to droga do Grand Championa, to od razu mówię, że nie każda droga jest krótka. Okej, o, w takich sytuacjach polecam kamerę na siebie. No wtedy dużo lepiej widzimy, co właściwie planuje nasz przeciwnik. Weźmy boosta. Weźmy kolejnego boosta. I mamy piłeczkę, mamy spokój. Dobra, co ja tam powiedziałem? Ale mam nadzieję, że nie będziemy jechali tą drogą pod prąd i nie przegramy dwóch spotkań dzisiaj. To było tak głupio. Dobrze, nie ściął tego. Dał nam drugie życie, tak naprawdę. Nie widzę piłki. Okej, już widzę. Zróbmy coś dziwnego. Mogłem to strzelać od razu, ale nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Dobra, to było mega słabe i czytelne. A bycie czytelnym i słabym nie jest dobre na jedynkach. Dobra, może zdążymy? Nie zdążymy. No nie, no niestety. Na razie nie idzie nic po mojej myśli. Tutaj ładnie sprowokował 50-50, wiedział, że ja muszę w zasadzie challenge'ować, bo nie miałem boosta. Okej, jakiś w miarę szybki recover. No i teraz... O nie, no jakie to było beznadziejne. Ja nie wiem, jak to się stało, w sensie... Muszę zobaczyć to jeszcze raz. O nie, pad mi się jeszcze rozłącza. Nie wiem, jak to się stało, że nie dotknę tej piłki. Chciałem powiedzieć. Mogę trafić się w usta. Okay. Dobra, wywalmy go i walnijmy bramkę. Siedzi? Dobra, siedzi. Chyba się muszę bardziej stryhardować w tym spotkaniu. No tutaj fajnie, że go bamknęliśmy. Bardzo fajnie. Dobrze by było zacząć wygrywać te niechcienia, te kick-offy. Ale to nie jest proste, mając tak beznadziejne jak ja. Wali. Zawrócimy jak najszybciej. I brameczka. Zawsze się ustawiajcie w jakimś miejscu takim, żeby prawdopodobnie gdzieś do was podał, ale nie za bardzo za was. To jest złota zasada. Nigdy nie podjeżdżajcie zbyt blisko, bo jak da wam za plecy, to jesteście w niemiłej sytuacji. I teraz on niby ma piłkę i tak dalej, ale dalej to jest groźne. Okay. Walnijmy to tutaj, bo tutaj nie groźna pozycja, chyba że nas rozwali. Chyba że my nie wejdzie, nie? Widziałem. Szybki powrót. Serio zostawi piłkę. Weźmy boosta. Dobra, odzyskaliśmy pozycję. Dobrze dla nas. A! Nie wiem, czy powinienem do tego boosta jechać akurat teraz, ale... Co tam? Boosta nigdy nie za dużo. O nie, przesadziłem. Nie! No nie, no naprawdę. Mogłem zrobić... Zrobię najgorszego flipa, no. A. No to nie było zagranie dobre. O, przecinło. Musicie uważać, żeby przypadkiem nie trafić kilometr nad bramkę. Już lepiej by było, jakbym zrobił cokolwiek. W zasadzie... Chciałem zrobić bump playa, bump triple, ale nie jestem jeszcze taki pewny z tym zagraniem, więc odpuściłem. Dobra, nie dam się zdemować.
Okej. Okay. Bądźmy jak najszybciej. Wave dash. Zawróćmy jakoś. Czy liczyłem, że uda nam się ludzi podbić. Liczyłem, że jakoś się ustawi pod dema. A! No nie! Nie możemy przegrać dwóch gierek w meczu. W sensie co? Dwóch gierek w odcinku oczywiście. Dobra, wyjedźmy. Czemu ja sobie taką słabą piłkę podaję? Okej. Okay. Tego nie wybiję. A my tego nie strzelimy, bo nie wiem dlaczego dalej wierzyłem, że on to trafi, mimo że powiedziałem, że nie wybije. Okej. Okay. Okej, okay, gości myślą na całości. Okej, okay, to było w miarę nie takie złe. Szkoda, że boosta nam nie zrozpiło, bo by się przydało. No i przegraliśmy dwa mecze na odcinku, czyli wracają stare, dobre progres ligi. Trochę pod prąd dzisiejsza droga do... Nie no, nie nazwę tego pewnie droga do Grand Championa, jak przegrałem obie gierki. Ale mi się głupie zrobiło. Naprawdę, aż mi się smutno zrobiło po tym odcinku. Dwa mecze do wygrania. W tak głupi sposób roztrwoniłem wszystko, co się dało. No ale cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, że zobaczycie przynajmniej jakich błędów się wystrzegać. No i to by było tyle na tyle. Przypominam o zostawieniu subskrypcji, lajka, jeżeli... No tutaj chyba to tylko na pocieszenie, no bo chyba porażki wam się za bardzo nie podobały. Ale w następnym odcinku już myślę, że pójdzie nam lepiej, mam nadzieję przynajmniej. No także siema, miłego dnia, hej.